Dzień dobry Państwu. Tak bardzo mi miło, że mogę wystąpić przed Państwem w trochę innej roli niż zwykle. To znaczy ja oczywiście bardzo serdecznie chciałbym Państwa powitać, ale cieszę się, że mogę również od razu zacząć z grubej rury, czyli pokazać trochę swoje inne oblicze, bo ja oprócz tego, że działam w Stowarzyszeniu Inicjatywa Mobilności Pracy, jestem skromnym pracownikiem naukowym i udało mi się przeprowadzić badania, których wyniki chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić. To jest premiera absolutna. Część z Państwa być może zna wyniki badań pilotażowych, które miałem przyjemność przeprowadzić na początku tego roku. Dziś chciałbym się z Państwem podzielić badaniami już ostatecznymi, choć mam nadzieję, że te badania to jest początek zakrojonych na szerszą skalę badań. I jak już poświęciłem całą minutę, 14 razy wymieniając słowo badanie, to Państwo musicie być przerażeni tym, co teraz nastąpi. Ale proszę się nie obawiać. Skąd się wzięła potrzeba tych badań? Otóż, jak Państwo wiecie, 8 marca Komisja Europejska postawiła na stole propozycję kierunkowej zmiany dyrektywy o pracownikach delegowanych. I ta propozycja oparta jest, widać to w jej celach, ale także w konkretnych zapisach proponowanych zmian, oparta jest na takim założeniu, że zasady gry są nierówne. Pani komisarz Thyssen powtarza bardzo często, że potrzebujemy więcej delegowania, a nie mniej. Że delegowanie jest zjawiskiem bardzo pożytecznym. Że dzięki swobodzie przepływu usług i dzięki pracownikom delegowanym dochodzi do lepszej alokacji zasobów pracy. No i trudno się z tym nie zgodzić. Rzeczywiście pożyteczne skutki delegowania są bardzo widoczne, zwłaszcza w państwach przyjmujących. Tam, gdzie brakuje rąk do pracy, tam, gdzie nie ma wystarczającej liczby osób z wystarczająco wysokimi kwalifikacjami, a może nawet nie wysokimi, tylko dopasowanymi do potrzeb lokalnych rynków pracy. Zatem delegowanie jest zjawiskiem pożytecznym gospodarczo. I po tym zawołaniu, że powinniśmy mieć więcej delegowania niż mniej, czytamy propozycję, która polega na tym, że to więcej delegowania osiągniemy przez podniesienie jego kosztów i skrócenie w czasie. I muszę Państwu powiedzieć, że nie zrozumiałem tego przekazu. Dlatego jako skromny badacz chciałem sprawdzić, czy założenia, które kryją się za tym projektem, są oparte na faktach, czy są prawdziwe. I dwa kolejne uzasadnienia tego projektu są takie, że powinniśmy mieć bardziej sprawiedliwe zasady gry. Pani komisarz używa słowa fairer rules oraz, że powinniśmy wyrównać to boisko. To znaczy, że ono jest nierówne. To znaczy, że komisja zdiagnozowała, że któraś strona ma podgórkę. No i ja w swoich badaniach chciałem sprawdzić, jak bardzo podgórkę mają polscy przedsiębiorcy, licząc na to, że jakiś mój kolega z uniwersytetu w państwie przyjmującym sprawdzi, jak bardzo podgórkę mają jego koledzy. I oto co wyszło z polskich badań. Otóż myśmy na Uniwersytecie Ekonomicznym przebadali 20 623 przypadki delegowań. To jest oczywiście liczba dokumentów A1, dlatego że to jest jedyny rodzaj danych, przy pomocy których możemy oszacować wielkość tego zjawiska. Oczywiście bardzo mocno muszę podkreślić, że nie jest to absolutnie liczba osób delegowanych. Dlaczego to jest możliwe? Ponieważ jedna osoba może być delegowana w ciągu roku kilkakrotnie i otrzyma kilka dokumentów A1.
Na Uniwersytecie w Leuven przeprowadzono badania, które krzyżowo sprawdzały liczbę dokumentów A1 z liczbą pracowników zgłoszonych do belgijskiego systemu LIMOSA i okazało się, że ta liczba pracowników jest faktycznie co najmniej o 25% niższa niż liczba A1. I ja również do swoich badań przyjąłem takie konserwatywne założenie, że liczba pracowników delegowanych to nie jest 20 tysięcy, tylko 15. Nie chodzi tutaj o zaokrąglanie liczb, tylko chodzi o to, żeby zbadać, jakie są koszty pracy, a nie jakie są koszty A1. Badaniem objęte były 3 lata, 2013, 2014 i 2015. I tu chciałbym podkreślić, że w 2013 i 2014 roku nie obowiązywała jeszcze na terenie Niemiec ustawa o minimalnym wynagrodzeniu. To jest bardzo ważne, bo możemy się domyślać, że w takim razie wynagrodzenie pracowników przez te 2 lata zaniży ostateczny wynik badań. Celem tych badań było zbadanie struktury wynagrodzeń, ponieważ hipoteza badawcza, którą przed sobą postawiłem, jest taka, że firmy, które delegują, które przekraczają granice, by świadczyć usługę, ponoszą tylko w związku z przekroczeniem tej granicy pewne koszty zatrudnienia, których nie ponoszą firmy lokalne wykonujące podobne usługi. O ile oczywiście prawdziwym byłoby założenie, że jest firma lokalna, która wykonuje podobne usługi. I tu chciałbym bardzo podziękować tym z Państwa, bo podejrzewam, że są na sali, chociaż ankieta była anonimowa, którzy wypełnili te ankiety, dlatego że największą zaletą tych badań jest to, że one są oparte na prawdziwych danych księgowych, a nie na wyekstrapolowanym z przepisów prawa, na przykład obciążeniu fiskalnym pracy. To przyniosło na przykład bardzo ciekawy wynik. Okazuje się bowiem, że podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzono tylko 6%. I ja natychmiast oczywiście zacząłem przeprowadzać dociekliwe badania, jak to tylko 6%, przecież podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 18%. Okazało się, że po przepracowaniu 173 dni na mocy bilateralnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, pracownik delegowany staje się podmiotem prawa podatkowego państwa przyjmującego, w tym przypadku Niemiec. I w Niemczech, i to od pierwszego dnia, i w Niemczech kwota wolna od podatku jest tak wysoka, że jeśli ktoś zarabia minimalne wynagrodzenie niemieckie lub ciut wyższe, to praktycznie nie płaci podatku. Jeśli do tego jeszcze ma dzieci, to doznaje ulgi podatkowej na dzieci. W związku z tym to nie jest łamanie prawa, to jest optymalizacja podatkowa. Ciekawe wyniki tych badań dotyczą również struktury pozapłacowych kosztów pracy. Okazało się bowiem, że dzięki dyrektywie, która wymusza wypłatę przynajmniej minimalnych stawek wynagrodzeń, ta część, która przypada na wynagrodzenie pracownika netto, jest proporcjonalnie znacznie wyższa niż w przypadku pracownika, który wykonywałby tę samą pracę w Polsce. A zatem netto pracownicy delegowani zarabiają znacznie więcej, prawie dwukrotnie więcej, niż za wykonywanie tej samej pracy u siebie w domu. Badaniem objęto w sumie 5 krajów, ale 3 są najważniejsze, dlatego że do Szwecji i Norwegii oddelegowano tylko 4 pracowników z tych 15 tysięcy. W związku z tym ja nie odrzuciłem tych 4 przypadków, ująłem je w badania, ale no one jakby nie psują obrazu. Najwięcej pracowników, 47% z tej przebadanej grupy oddelegowano do Niemiec, 34% do Francji i 19% do Belgii. Do tych 3 państw też najwięcej polskich pracowników jest oddelegowanych co roku. Jeśli chodzi o sektory, w których ci pracownicy pracują, to 34% to był sektor budowlany, 25% sektor
usług opieki nad osobami starszymi, 20% proste prace w przemyśle, 12% logistyka i 9% proste prace w przemyśle metalowym. A zatem te badania odzwierciedlają i w tym sensie są reprezentatywne rzeczywisty kształt czy podział czy strukturę delegowania pracowników z Polski do innych państw członkowskich. Dominującą formą zatrudnienia w tych firmach, które poddano badaniu, była umowa o pracę. To jest aż 12 przypadków, a w umów cywilnoprawnych tylko 4 przypadki. Przeciętny okres delegowania, i tutaj jest ogromna różnica w porównaniu z badaniami pilotażowymi, wyniósł 223 dni, a zatem znacznie więcej niż pół roku. We wcześniejszych pilotażowych badaniach ten okres, przeciętny okres delegowania wyniósł 183 dni, czyli jeden dzień dłużej niż pół roku, ale tajemnica jest taka, że wtedy dzieliłem przez liczbę A1, teraz dzielę przez liczbę pracowników. Okazuje się, i z tych ankiet to również wynika, że jest wiele oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce, które wydają A1 tylko na pół roku. Nawet jeżeli wiadomo, że pracownik albo pojedzie powtórnie, albo będzie dłużej pracował za granicą. To ma miejsce w szczególności w przypadku pracy pracowników w dwóch krajach. No i ostateczne wyniki są takie. Aż 52, może najpierw najciekawszy wynik. Wynik, który jest w pewnym sensie takim wynikiem ubocznym moich badań. Okazało się, że najniższe wynagrodzenie, które pracownik otrzymał netto w tych badaniach, to jest niecałe 6 euro. 5 euro 97 centów. Przeciętne wynagrodzenie godzinowe tych pracowników, których objęto badaniem, wyniosło 9 euro i 97 centów. Jeszcze raz podkreślam, to jest netto. Jeśli zatem porównamy tę kwotę z minimalnymi stawkami wynagrodzeń brutto we Francji czy w Niemczech, to okaże się, że upada mit o taniej sile roboczej z Polski. To są pracownicy, którzy zarabiają nieco więcej niż minimalne stawki płac. Przypominam, również w tych latach, w których nie było ustawy o minimalnej płacy w Niemczech. Przeciętny całkowity koszt zatrudnienia pracownika delegowanego to jest 12 571 zł miesięcznie. Co się składa na ten koszt? I tutaj już zbliżam się do konkluzji. Otóż 52% całego kosztu pracy to jest wynagrodzenie pracownika netto. 19% to są podatki i składki na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, PFRON, przepraszam, jeśli o czymś zapomniałem. Ale chodzi o to, że to są te koszty, które i tak pracodawca ponosi bez względu na to, czy przekracza granicę, czy nie, czy jego pracownik przekracza granicę, czy nie. I ostatnie dwie kategorie kosztów to są koszty zmienne i koszty stałe, które są związane wyłącznie z faktem, że usługa jest świadczona za granicą. I tak łącznie te koszty wynoszą 29% całkowitego kosztu pracy. Można zatem w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że o tyle więcej kosztuje zatrudnienie pracownika i oddelegowanie go za granicę niż zatrudnienie pracownika lokalnego. Ale oczywiście koszt pracy to jest tylko część ostatecznej ceny usługi. Jeżeli zatem polskie firmy delegujące ponoszą tak duże koszty transgraniczne, to jakim cudem są w stanie konkurować z firmami lokalnymi? No i odpowiedź jest trudna. Odpowiedź jest kolejną hipotezą badawczą, którą chciałbym zbadać. Ta hipoteza badawcza polega na tym, czy brzmi w ten sposób, że ten dodatkowy koszt jest rozkładany w nierównomiernych częściach. Nie potrafię jeszcze Państwu powiedzieć w jakich, ale obiecuję to zbadać, jeśli Państwo pomogą. Mniej więcej w trzech
płaszczyznach, czy w trzech dziedzinach. Po pierwsze, to jest wynagrodzenie pracownika netto. Ono jest niższe niż wynagrodzenie hipotetycznie wykonującego podobną pracę w państwie przyjmującym lokalnego pracownika, ale wyższe, jak pokazują badania, niż minimalne wynagrodzenie w tym kraju. To znaczy, że płace netto zbliżają się powoli do poziomu przeciętnego wynagrodzenia w państwach przyjmujących. Czy musimy to zadekretować? Czy zadekretowanie wyrównania tych płac przyspieszy ich wyrównanie? Nie chcę odpowiadać na to pytanie jeszcze. Drugie miejsce, czy drugie pole, obszar, w którym ten dodatkowy koszt się mieści, to jest niższa marża za usługę, czyli no w efekcie niższy zysk, czy mniejszy zysk, niż by miała firma lokalna. I trzecie miejsce, to, które budzi chyba najwięcej kontrowersji, to jest optymalizacja składkowo-podatkowa. Chodzi o to, że jeżeli podatki możemy płacić w Niemczech, czyli ich nie płacić, a składki w Polsce, czyli będą odrobinę niższe, no to w takim przypadku będziemy mieli do czynienia z niższymi pozapłacowymi kosztami pracy w tej drugiej grupie, czyli tej, którą, tych kosztów, które i tak trzeba ponieść. No i na zakończenie powiem Państwu jeszcze, co się kryje w tym pojęciu kosztów transgranicznych. To są opłaty, to jest przede wszystkim koszt zakwaterowania pracownika. On wynosi najwięcej i choć polskie prawo teoretycznie nie wymaga zapewnienia zakwaterowania, to jednak pracownicy delegowani bez zapewnienia zakwaterowania po prostu nie wyjadą. Czasami, i tu już dziś w kuluarach rano słyszałem, w państwach przyjmujących nacisk na to, by to pracodawca gwarantował zakwaterowanie pracownikowi, jest tak duży, że nie da się po prostu nie gwarantować tego. Badania jednak pokazują, że pracodawcy wcale od tego nie stronią. Ponoszą bardzo wysoki koszt, u mnie wyszło 1574 zł przeciętnie na jednego pracownika. Kolejne koszty pozapłacowe to jest odszkodowanie z tytułu kontraktu terminowego, to jest francuska instytucja francuskiego prawa pracy. Koszty dojazdu do miejsca pracy, składka na fundusz urlopowy lub koszt wynagrodzenia urlopowego, diety, różnice kursowe. To jest bardzo zaskakująco wysoki koszt wynikający z kosztów przewalutowań czy z wycen kwot wyrażonych w walutach. Koszty obsługi płac, które dla pracowników delegowanych są wyższe niż dla pracowników lokalnych wykonujących pracę w Polsce. Koszty prowadzenia działalności, koszty transportu na miejscu, ale również są wśród tych kosztów koszty stałe. Te, o których dotychczas powiedziałem, to są koszty zmienne, czyli im więcej pracowników, tym więcej trzeba wydać. Natomiast są też koszty stałe, które szczególnie dotkliwe są dla małych firm. To jest koszt zatrudnienia osoby, która występuje o A1-ki. Sama procedura wydawania A1-ek jest oczywiście bezpłatna, ale to nie znaczy, że jest bezkosztowa. To jest również koszt obowiązkowego zatrudnienia osoby do kontaktów z lokalnymi władzami kontrolnymi w państwach przyjmujących, efekt dyrektywy wdrożeniowej. To jest również koszt prowadzenia sporów prawnych, windykacji należności zagranicznych, obsługi kontraktu i odszkodowań, czy dodatkowych ubezpieczeń pracowników. To jest w końcu koszt koncesji regionalnych, charakterystyczny dla Belgii. Koszt ubezpieczeń transakcji międzynarodowych, o tym wspomniałem już, przepraszam. Przygotowywanie pism i opinii prawnych, tłumaczenie dokumentacji pracowniczej na język państwa przyjmującego. Te wszystkie koszty składają się w sumie na 29% całkowitego kosztu pracy. I jest jeden powód, może nawet kilka powodów, by wybrać zagranicznego usługodawcę. W każdym z nas walczą ze sobą dwa demony. I to bez względu na to, jakiej jesteśmy narodowości. Otóż po jednej stronie mamy rachującego na zimno kapitalistę, homo economicus,
Po drugiej stronie mamy patriotę gospodarczego, albo jeśli państwo wolicie, ksenofoba, który nienawidzi obcych. I dopóki są różnice w wynagrodzeniach między tymi obcymi a tymi własnymi przedsiębiorstwami, to jeśli ktoś hołduje patriotyzmowi gospodarczemu lub ksenofobii, to musi zapłacić cenę za dyskryminowanie obcego przedsiębiorcy. Jeżeli te koszty wyrównamy, sztucznie je zawyżymy, to będzie mógł go dyskryminować za darmo. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. I proszę o więcej danych do tych badań.